Dzień dobry. Dzisiaj zaprezentuję nóż Yokari do ściągania izolacji z praktycznie wszystkich dostępnych w handlu kabli okrągłych typu drut i linka. Nóż ten wyposażony jest dodatkowo w nożyk z hakiem. Rzadko niestety z tego korzystam. Jak dla mnie jest to niepraktyczne. Najważniejszą częścią jest właśnie ten nożyk tutaj, który służy do ściągania izolacji zewnętrznej. Przy pomocy tego pokrętła tu możemy ustawić wysokość tego nożyka. I teraz na przykładzie pokażę Wam, jak to działa. Mam tutaj przewód typu drut 3 x 1,5 mm2. Będę chciał odizolować kilka centymetrów. Pierwsze, co musimy zrobić, to ustawić wysokość tego nożyka. Następnie nakładamy go na przewód. Wykonujemy kilka, może nawet 2 obroty wystarczą i pociągamy do przodu. I teraz najważniejsze, sprawdzamy efekt naszego cięcia. Jak widać, izolacja zewnętrzna pięknie schodzi. Przewód wewnątrz nie jest nacięty kompletnie. Kolejnym przewodem, z jakiego będę chciał ściągnąć izolację, jest przewód również typu drut, ale już 3 x 2,5 mm2. Jak zwykle trzeba ustawić noży. Jak to mnie pasuje. Dokonamy nacięcia. Jak widzimy, w ogóle nie doszło do uszkodzenia. Ładnie nam schodzi izolacja. Gotowe. Super jest to, że można również właśnie w tym kierunku tutaj nacinać. Także mamy ładnie zakończoną izolację. A pozostała część schodzi bardzo ładnie. Kolejnym przewodem jest przewód również 3 x 2,5, ale typu linka. Przewód jest dość elastyczny. Ustawiamy nożyk, też pasuje tak jak i poprzednio. Sprawdzamy, czy uszkodziliśmy przewód wewnętrzny? Nie. Podobnie jak poprzednio. Została nacięta tylko izolacja zewnętrzna. Pięknie. Odizolowana. Po rozkręceniu obudowy
znajdziemy we wnętrzu dodatkowy nożyk, który możemy wymienić w momencie, gdy ten główny już się nam stępi. Oczywiście istnieje możliwość zakupu dodatkowych. Czas na podsumowanie. Uważam, że jest to bardzo praktyczne urządzenie. Jeżeli pracujemy bardzo często z przewodami, gdzie musimy je przygotować, aby zostały podpięte do rozdzielni, to dzięki temu możemy bardzo szybko odizolować te przewody, nie kalecząc przewodów, jak również nie kalecząc siebie, naszych palców. Dodatkowo bardzo szybko usuwamy tą zewnętrzną izolację przewodu. Przyrząd ten kosztuje około 50 zł i jak według mojej oceny jest warty przemyślenia, jeśli chodzi o zakup do skrzynki narzędziowej. Uważam, że nie warto na początek kupować jakiegoś bardzo drogiego urządzenia, bo to nie sztuka jest kupić coś, a potem okazuje się, że z czegoś w ogóle nie korzystamy, zalega nam to. To jest bardzo dobre na start, możemy szybko, jakby to powiedzieć, zdiagnozować nasze zapotrzebowanie, czy będziemy potrzebowali czegoś lepszego, czy może nam to akurat wystarczy. Dziękuję za uwagę. W następnym odcinku zaprezentuję kolejne przyrządy, które według mnie warto mieć w swojej skrzynce narzędziowej. Dziękuję.